jedziemy z Karoliną na sektor 3.0, czyli największe w Polsce wydarzenie poświęcone nowym technologiom w działalności społecznej. Chcemy zobaczyć, co ciekawego taka organizacja, nie za duża jak my, z Ostródy, może tam zobaczyć. Prezentujemy zarówno roboty, prezentujemy drony, prezentujemy webinaria, wszelkie najnowsze technologie, które są dostępne. Z tego wszystkiego mogą korzystać osoby w małych miejscowościach i organizacje pozarządowe oczywiście. My na przykład jako Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu Link do Przyszłości organizujemy ogólnopolską sieć lokalnych klubów kodowania. Jeżeli ktoś w takiej małej miejscowości znajdzie się zainteresowany zorganizowaniem takiego lokalnego klubu kodowania u siebie, może dostać zupełnie bezpłatnie na 2 miesiące do siebie roboty. Może z tych robotów skorzystać, zorganizować grupę, podzielić się z tymi dzieciakami, które tam są, żeby one też mogły skorzystać. Zaczynamy od programowania bez prądu, bez komputera, na kartce, za pomocą gier planszowych, za pomocą kart, gier karcianych, które można wyciąć za pomocą z planszy, którą można pobrać z internetu i wydrukować. To naprawdę nie wymaga ani dużych kosztów, ani dużych umiejętności. To potrafi zrobić każdy. A potem stopniowo wprowadzamy za pomocą gotowych scenariuszy, gotowych naszych pomysłów. Mówimy, w jaki sposób można tego programowania się nauczyć. Dotyczy to również osób, które chciałyby prowadzić takie zajęcia. My mówimy, że nie musisz być ekspertem od programowania, musisz być o jedną lekcję przed twoimi uczestnikami. Techsu Polska prowadzi program na organizacje pozarządowych, nazywa się technologia.org.pl i jest skierowany zarówno dla dużych organizacji, ale też dla tych właśnie najmniejszych organizacji. Często jest tak właśnie, że te małe organizacje o nas nic nie wiedzą, dlatego my jeździmy po Polsce. W naszym programie mamy sprzęt naszego partnera firmy EVK. Są to głównie komputery, ale też i drukarki. To są komputery regenerowane. Są po symbolicznych opłatach, naprawdę symbolicznych opłatach. Często organizacje mogą zamówić taki sprzęt na taką bieżącą pracę biurową. I naprawdę większość organizacji stać na te komputery, które u nas są w programie. Mamy też właśnie oprogramowanie. Co najważniejsze, jest to oprogramowanie legalne dla organizacji pozarządowych za naprawdę symboliczną opłatę administracyjną. Sieć tak klubów działa w 16 miastach w całej Polsce. Spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach, gdzie zapraszamy ciekawych gości, ciekawych prelegentów, którzy opowiadają nam o nowych technologiach, o tym, jak możemy je wykorzystać w codziennej pracy naszych organizacji. Spotkania w każdym mieście wyglądają zupełnie inaczej, w zależności od specyfiki danego miasta. Na przykład w Olsztynie mamy sporo studentów, w innych miastach na przykład mamy seniorów, mamy też miasta, gdzie chodzą osoby ściśle związane z branżą IT czy też z marketingiem. Ale niezależnie od tego, gdzie działacie, każdy powinien się na takim klubie pojawić i zobaczyć, co mamy do zaoferowania. Spotkania, które przyciągają najwięcej osób, zazwyczaj poświęcone są gdzieś tam tematowi związanemu z finansami. Czy to są jakieś metody fundraisingu, które możemy prowadzić przez internet, czy też na przykład kryptowaluty. Wszystko, gdzie organizacje mogą mieć jakiś finansowy zysk, jakąś korzyść, to zawsze przyciąga trochę więcej osób. Ale też bardzo często pojawiają się wszelkie tematy związane z marketingiem internetowym, z reklamą. Tam, gdzie organizacje wiedzą, że bardzo łatwo mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a jednocześnie niekoniecznie muszą wydawać tak duże sumy, jakby korzystały z tradycyjnych mediów, z telewizji, z radia czy chociażby z prasy.
gminny doradca, jak sama nazwa wskazuje, jest osobą, która ma doradzać. Jest wolontariuszem przede wszystkim, który może pomóc organizacjom na swoim terenie działania. Mobilny doradca jest takim właśnie wskrzeszycielem, który czasami niektóre organizacje zgodnie z takim powiedzeniem, że nie macie na Facebooku, nie żyjesz, przywraca niektóre organizacje do życia, niektóre podmioty, niektóre osoby, które chcą działać po to, żeby pokazać im, że poprzez wchodzenie w taki świat cyfrowych technologii, wchodzenie w świat mediów społecznościowych można zaistnieć, można się rozwijać i to jest taka ścieżka do wspierania ogólnego rozwoju, do wspierania własnej działalności i my jesteśmy od tego, żeby podeprzeć tą taką nogę technologiczną takich organizacji i podmiotów. Mobilni doradcy się wspierają, tak? Kolega może być specjalistą w jednej dziedzinie, ja mogę być specjalistą w drugiej dziedzinie, więc czasami też korzystamy ze swojej wiedzy, tak? Nie ma osoby czasu zazwyczaj takiej, która jest wszechstronna. Staramy się, ale możemy pomagać wszystkim, tak? Ja nie odmawiam. Mamy nadzieję, że wszyscy znają portal ngo.pl, ale jeździmy też dużo po całej Polsce i wiemy, że po pierwsze nie wszystkie organizacje nas znają, a po drugie te, które deklarują, że nas znają, nie znają nas bardzo dokładnie. My się zajmujemy od ponad 15 lat tym, że wspieramy organizacje pozarządowe, doradzamy im jak prowadzić działania, jak założyć organizację, jak rozliczyć różne rzeczy, jak prowadzić księgowość itd., itd. Oczywiście to jest też tak, że nie każdy musi być super zaawansowany technologicznie, bo pytanie, czy koło gospodyń wiejskich z jakiejś niewielkiej miejscowości rzeczywiście potrzebuje mieć Instagrama i Twittera i czy nie lepiej zadziała ogłoszenie na sklepie albo fajny plakat, jeżeli chcą coś zrobić lokalnie u siebie. Więc chyba takie założenie, że wszyscy muszą być bardzo high-tech, nie jest do końca słuszne, ale na pewno warto wiedzieć, co ciekawego, co nowego się dzieje i jeżeli organizacja czuje, że to im może pomóc, to wykorzystywać. I okazją do takiego właśnie poznania jest sektor 3.0.